Polska jest w Unii Europejskiej kilkanaście lat. Jakby to porównać do wieku ludzi, to można powiedzieć, że to jest taki trochę trudny wiek, naście lat. Ja sama pamiętam, jak miałam naście lat, to Polska jeszcze była w zupełnie innej rzeczywistości i wszystkie te zmiany, które stały się, zmieniły nasze życie w Europie Środkowo-Wschodniej, zmieniły też życie nas, młodych ludzi wtedy bardzo. Ja wkraczałam w dorosły wiek właśnie wtedy, kiedy obradował okrągły stół i potem, kiedy mieliśmy pierwsze prawie wolne wybory w Polsce. I to był właśnie wtedy okres, od razu na samym początku, kiedy Polska, ta nowa Polska, Trzecia Rzeczpospolita, wyraziła od razu chęć wejścia w struktury europejskie. Wtedy jeszcze nie mówiliśmy o Unii Europejskiej, mówiliśmy o wspólnotach europejskich. Natomiast Polacy bardzo niewiele wiedzieli o tym, co to tak naprawdę jest. Myśmy byli za żelazną kurtyną przez kilkadziesiąt lat i byliśmy częścią bloku wschodniego. Dziś zresztą w Unii Europejskiej członkami są zarówno te kraje, takie jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, które były częścią bloku wschodniego, ale mamy nawet trzy były republiki radzieckie, czyli Estonię, Litwę i Łotwę. Czyli nam się ten świat bardzo zmienił w roku 89, 90, 91, kiedy to rozpadł się Związek Radziecki, oddziały Armii Radzieckiej, więc z takiego głębokiego PRL-u i z rzeczywistości, w której nie było, w zasadzie nie było prywatnej własności poza rolnictwem, z rzeczywistości, w której nie było prywatnych firm prawie, dopiero to zaczynało działać pod koniec lat 80., z rzeczywistości, w której polityka kojarzyła się właściwie z brakiem pluralizmu politycznego i z dominacją jednej słusznej opcji, weszliśmy w lata 90. w zupełnie nową rzeczywistość, która to rzeczywistość po pierwsze była słabo znana, po drugie dla niektórych była bardzo trudna. Polska przechodziła reformy i wiedziała jedno, co do wielu rzeczy mogliśmy się wtedy nie zgadzać, ale wiedzieliśmy jedno, my na pewno jesteśmy częścią świata zachodniego od setek lat i chcemy do tego świata zachodniego wrócić. I takim punktem odniesienia, najbliższym i najważniejszym, były właśnie struktury europejskie. Od razu Polska wyraziła chęć, gotowość do wejścia w te struktury. Pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego to powiedział i wtedy właśnie podpisywaliśmy też bardzo szybko układ europejski w roku 91. Weszła w część handlowa, potem cały układ w 94 roku, także absolutnie natychmiast i od razu wszystkie w zasadzie siły polityczne w Polsce, bo one się wtedy zaczęły dzielić, myśmy mieli pluralizm polityczny, co zaowocowało podziałami, też konfliktami politycznymi, waśniami w obozie Solidarności, zmianą też poprzedniego układu politycznego, nawet nazewnictwo partii się zmieniły, PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zniknęła, pojawił się Sojusz Lewicy Demokratycznej, ZSL zmienił się na PSL, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, a jednocześnie powstały zupełnie nowe partie, właśnie postsolidarnościowe na bazie Związku Zawodowego Solidarność i tego ruchu społecznego, który w Polsce w latach 80. Reprezentował tę opcję zmiany. To wszystko było dla Polaków trudne i tym stabilizatorem było to, żeby właśnie wejść w struktury europejskie, a potem już unijne. Od traktatu z Maastricht mogliśmy mówić o Unii Europejskiej i do tej Unii Europejskiej Polska, III Rzeczpospolita, chciała wejść jak najszybciej i w pewnym sensie w każdym możliwym sensie. Bo myśmy sobie zdawali sprawę wtedy, nie wiedząc dokładnie jako społeczeństwo, jak ta Unia Europejska działa, ale myśmy sobie zdawali sprawę, że dla nas jest to nie tylko historyczny powrót do korzeni, ale to jest ogromna szansa na szybsze, lepsze przebudowanie naszej rzeczywistości i politycznej, i społecznej, ale też infrastrukturalnej, strukturalnej, administracyjnej, każdej. Skala tych przemian jest tak ogromna, że trudno nawet dzisiaj to opisać, bo myśmy już o tym zapomnieli. Po 30 latach bycia krajem demokratycznym i kapitalistycznym, a tych kilkunastu od roku 2004
bycia w Unii Europejskiej, przyzwyczailiśmy się do tego, że jest tak, jak dzisiaj jest. My się spieramy politycznie, dzisiaj te podziały polityczne są bardzo głębokie, ale nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, młode pokolenie na pewno, a myślę, że moje pokolenie też już trochę zapomina, jak to 30 lat temu było. Więc to jest pierwsza rzecz bardzo istotna, którą należy kojarzyć z procesem integracji europejskiej dla Polski. To jest zakorzenienie, to wyciągnięcie z tego bagna poprzedniego ustroju i wprowadzenie nas do nowej wtedy dla nas rzeczywistości, niełatwej, ale dającej szansę zarówno krajowi, jak i poszczególnym jednostkom na to, żeby w zasadzie osiągnąć wszystko, co wtedy tylko nam mogło się zamarzyć. Wszystkie drogi stanęły nam otworem, od edukacji poprzez przedsiębiorczość, skończywszy na polityce. I w latach 90. Największym naszym takim politycznym myśleniem było, żeby formalnie wejść w te struktury. Chodziło to wtedy o Unię Europejską, ale także NATO i oczywiście również układ z Schengen. I po kolei Polska te etapy uzyskiwała. W 1999 roku zostaliśmy członkiem NATO, a w 1998, czyli rok wcześniej, wreszcie rozpoczęliśmy negocjacje akcesyjne. To też było dla Polaków bardzo ważnym momentem, dlatego że przez długi czas nie było wiadomo kiedy rozpoczniemy proces rzeczywistego wchodzenia do Unii, a ten proces musiał być rozpoczęty formalnymi negocjacjami. I to właśnie nastąpiło w marcu 1998 roku. Wtedy już mieliśmy takie podstawowe struktury, które prowadziły ten proces. Mieliśmy Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, działający jako nowy zupełnie resort obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co też pokazuje wagę tego procesu i skalę tego procesu dla Polski. Mieliśmy Komitet Integracji Europejskiej, czyli takie ciało koordynujące całość naszych wysiłków, żeby wejść do Unii Europejskiej we wszystkich resortach. Premier, który, ktokolwiek był wtedy premierem, rządy się zmieniały, ale jakby kontynuowano tę drogę, był tu absolutny konsensus polityczny, że to jest jedyna dla Polski najlepsza perspektywa i negocjacje rozpoczęliśmy. Negocjacje akcesyjne były poprzedzone procesem weryfikacji w ogóle stanu polskiego państwa. Dotyczyło to przede wszystkim prawa i instytucji. I wtedy właśnie odkryliśmy, jak dużo rzeczy trzeba nam zmienić, niektóre ustawy zupełnie zmienić, niektóre całkowicie na nowo napisać. W polskim parlamencie była wtedy specjalna komisja zajmująca się tylko i wyłącznie tym, po to też, żeby zrobić to w miarę szybko, a jednocześnie odkryliśmy też, że mamy pewne niedobory instytucjonalne i wtedy polska administracja, polskie ministerstwo uczestniczyły w procesie twinningu, czyli takiej wymiany urzędników i takiego wzajemnego się uczenia od bardzo praktycznej strony, w jaki sposób zarządzać państwem. Państwem, które jest już demokratyczne, które nie jest zdominowane przez żadną jedną polityczną partię, a więc które musi mieć silne instytucje. Niektóre też instytucje musieliśmy stworzyć, na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, tak zwany UOKiK. Ten twinning nam się bardzo przydał. Natomiast proces screeningu, czyli właśnie przeglądu prawa, doprowadził nas również do tego, że byliśmy gotowi rozpocząć negocjacje i cały czas w trakcie negocjacji jeszcze modyfikowaliśmy prawo, tworzyliśmy nowe ustawy. Negocjacje trwały dość długo, nie były wcale takie proste. Mieliśmy ponad 30 rozdziałów negocjacyjnych i zespół negocjacyjny, negocjatorów pod przewodniczą naszego głównego negocjatora Jana Kułakowskiego. W polskim przypadku te negocjacje trwały 4,5 roku. Porównując to z innymi krajami, można powiedzieć średnio długo. Hiszpanie, jak wchodzili do Unii Europejskiej w 1996 roku, to było wynikiem 7-letnich negocjacji. A na przykład Grecy, którzy weszli kilka lat wcześniej, w 1981 roku, negocjowali krótko, około 2 lat. Także Polska, widać, że z niektórymi rozdziałami negocjacyjnymi miała trochę problemów. Negocjacje akcesyjne są takim dość specyficznym rodzajem negocjacji, bo nie ma w sumie pełnej równości partnerów, no dlatego, że mamy sytuację, w której jedna strona, w tym przypadku Polska i pozostałe wtedy kraje, bo myśmy stanowili grupę 12 krajów, które chciały wejść do Unii wtedy, te kraje negocjowały wejście do istniejącego już przecież organizmu, który miał i ma swoje własne reguły, zasady, standardy, prawo, więc my jako dołączając do tego
musieliśmy się na wiele rzeczy zgodzić. To jest zresztą decyzja dobrowolna każdego kraju, który do Unii Europejskiej wchodzi, bo wiemy, z czym to się wiąże. Musimy wypełnić, każdy kraj, który wchodzi do Unii Europejskiej, musi wypełnić kryteria związane z członkostwem. Ostatnim krajem, który wszedł do Unii, była Chorwacja w roku 2013. Myśmy wchodzili w 2004, Bułgaria i Rumunia troszkę później, w 2007, właśnie dlatego, że ten proces jakby dostosowawczy się przedłużył. Z polskiego punktu widzenia największą trudnością dla nas w tych negocjacjach było kilka obszarów, które długo negocjowaliśmy, dlatego że były różne obawy po obu stronach. Takim obszarem była ochrona środowiska na przykład. Myśmy wiedzieli, że mamy dużo do zrobienia w tym zakresie, ale to też jest bardzo, bardzo kosztowne. Dlatego ostatecznie zamknęliśmy negocjacje okresami przejściowymi, długimi. Wtedy z perspektywy roku 2000, 2001, 2002, jak myśmy negocjowali, to były długie okresy przejściowe, nawet do roku 2017, czyli oznaczało to, że Polsce pozwolono na wdrażanie unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska dłużej niż w innych obszarach prawodawstwa. Drugim takim obszarem to był swobodny przepływ osób, no bo tu z kolei strona unijna się bała, że będzie taki bardzo duży ruch, napływ z nowych krajów Unii, już to członkostwo nastąpi, dlatego że swoboda przepływu osób mówi o tym, że nie ma już żadnych barier w dostępie do rynku pracy pomiędzy krajami członkowskimi Unii, a wtedy mieliśmy sytuację, w której piętnastka, relatywnie zamożna, negocjowała z dwunastką, biedną, co tu dużo mówić, biedną grupą państw w większości przypadków. W większości zresztą to były państwa z obozu właśnie wschodniego, z bloku wschodniego, więc również wychodzące z, nie tylko z komunizmu jako z systemu, ale również z gospodarki centralnie planowanej, z zupełnie innego ustroju gospodarczego, a więc w pewnym sensie niedostosowane. I nasze firmy też się obawiały, bo były młode, dopiero raczkowały w latach 90., czy też sprostają wymogom wolnego rynku, rynku unijnego, jednolitego rynku Unii Europejskiej. A z kolei państwa członkowskie wtedy, 15, obawiała się, że będzie bardzo duży napływ pracowników ze wschodu. Oni też są tańsi, w związku z tym chętnie też się przemieszczają, żeby zarobić więcej, migracja ekonomiczna, więc obawiano się, że to nastąpi. I dlatego większość krajów wtedy, tej 15, wprowadziła dla nas okresy przejściowe w dostępie do tego rynku pracy. Jedyne dwa kraje, które tego nie zrobiły dla Polaków, to była Irlandia i Wielka Brytania. Im się wydawało, że są na tyle odległe, że też ten ruch nie będzie intensywny. No ale okazało się, że właśnie ta otwartość rynku doprowadziła jednak do dużej migracji ekonomicznej z Polski. I jak wiemy, skończyło się to tym, że liczba Polaków na wyspach jednej i drugiej to jest około 2 milionów ludzi. I to zresztą nie tylko Polaków, bo rzeczywiście wtedy też dzięki wejściu do Unii Europejskiej też ludność innych krajów, niektóre osoby z Bułgarii, z Rumunii, potem już po ich akcesji i z krajów bałtyckich zaczęły się przemieszczać, to stanowiło pewien problem związany z tym, że no, zaburzyło to w pewnym sensie rynek pracy. Negocjacje akcesyjne trwały 4,5 roku. Zespół negocjacyjny bardzo intensywnie pracował. Wtedy też przygotowywaliśmy polskie społeczeństwo do tego, żeby więcej wiedziało o funkcjonującej już wtedy pełną parą Unii Europejskiej. Wtedy po stronie unijnej bardzo dużo się działo, bo to nie był tylko traktat z Maastricht, ale potem traktat amsterdamski, potem też praca nad konstytucją unijną, był konwent, potem sama konstytucja, potem ten proces się zatrzymał, w pewnym sensie to utknęło, ale już Polska była w Unii Europejskiej, wtedy w roku 2005 konstytucja została odrzucona w referendach w Holandii i we Francji, ale wracając do lat 90., początku 2000, to był dla Unii Europejskiej bardzo dobry czas, bardzo intensywny, nie tylko jeśli chodzi o tworzenie prawa i postęp traktatowy, ale przede wszystkim jeśli chodzi o taki entuzjazm w ogóle do procesu integracyjnego, do procesu integracji europejskiej. Wydawało się nam wtedy, że wszystkim, bo Polacy też byli pod wpływem tego entuzjazmu, że no, tak dobrych czasów to naprawdę jeszcze nie było i że one tak będą trwały, że wracamy do tego zachodu, do obiegu idei, informacji, gospodarczego obiegu,
Polacy się czuli wtedy bardzo dobrze, wyjeżdżali na zachód, studenci zostali objęci programami unijnymi, kampusem na przykład, pierwszymi wymianami, firmy zaczęły handlować i pracować ze swoimi partnerami z innych krajów, zaczęły też budować tutaj ten polski kapitalizm. Więc to był taki okres naprawdę intensywnej pracy, reform i entuzjazmu w każdym sensie. Wydawało się też, że ten kraj, ten świat zachodni zwyciężył zimną wojnę, w związku z tym on też jest jedynym możliwym, najlepszym rozwiązaniem, dlatego byliśmy bardzo dumni z tego, że będziemy za chwilę członkiem właśnie Unii Europejskiej. W pewnym sensie zostało to wyrażone przez Unię, takie poczucie tego znakomitego momentu historycznego w pierwszej europejskiej strategii globalnej, europejskiej strategii bezpieczeństwa Unii, która została wydana w 2003 roku przez zespół Javiera Solany, który był pierwszym w zasadzie takim unijnym ministrem spraw zagranicznych, pełnomocnikiem do spraw relacji zagranicznych, były sekretarz NATO, osoba bardzo poważana. Tam padło takie stwierdzenie, że Europa nigdy nie była jeszcze bardziej bezpieczna. Nigdy nie miała lepszej koniunktury. I w pewnym sensie Polacy też mieli takie same poczucie, że tak samo uważali, że to są znakomite czasy dla wszystkich zaradnych, przedsiębiorczych, aktywnych. Oczywiście w Polsce były też osoby, które nie do końca odnajdowały się w tej nowej rzeczywistości. Ja będę to bardzo mocno podkreślać. To były bardzo, bardzo, bardzo duże zmiany. Między innymi to, że trzeba było walczyć o pracę. Niektórzy tej pracy nie mieli. Wzrosło nam bezrobocie. Wszystkim powodziło się dobrze. Więc to też będzie miało później duże znaczenie w historii naszego kraju. Ale wtedy dominował nastrój optymizmu i taką kropką tego optymizmu było po wejściu do NATO, wejście do Unii Europejskiej właśnie, czyli zakończenie procesu negocjacji, potem referendum akcesyjne w Polsce w roku 2003 w czerwcu, kampania przedreferendalna taka półroczna i rezultaty referendum to było 77,5% za wejściem do Unii i 22,5% w Polsce przeciw. To pokazuje, że Polacy niektórzy mieli wątpliwości. Najwięcej wątpliwości miały osoby z małych miast, osoby z sektora rolnego. Rolnicy byli taką grupą trochę sceptyczną, ale potem się okazało, że są też fantastycznymi beneficjentami tej integracji europejskiej. Dzisiaj zresztą polskie społeczeństwo jest absolutnie euroentuzjastyczne. To są najwyższe wskaźniki ze wszystkich państw członkowskich właśnie w Polsce i na Węgrzech. Dwa społeczeństwa, które deklarują 80% poparcie dla projektu europejskiego jako takiego, jako tej idei i tego wszystkiego, co się z nią wiąże. Nie oznacza to całkowitej akceptacji wszystkiego, bo jakby pogrzebać głębiej w tych badaniach, to Polacy też mają trochę wątpliwości. Największe wątpliwości dotyczą euro obecnie w Polsce. Tutaj nastąpiła duża zmiana, bo w okresie naszych negocjacji ze wspólnotami europejskimi wtedy jednocześnie również wszedł projekt wspólnej waluty. To jest właśnie koniec lat 90. i ostatecznie w roku 2002 znikły waluty krajowe we Francji, w Niemczech i we wszystkich krajach, które przyjęły euro jako walutę. I wtedy dla Polaków euro i Unia Europejska w zasadzie były tożsame. Polskie społeczeństwo nie do końca rozróżniało, że można nie być w strefie euro, a być w Unii Europejskiej, dlatego poparcie dla euro było wysokie. Ale nie mogliśmy przyjąć wtedy euro, nie byliśmy na to gotowi, nie wypełnialiśmy kryteriów związanych z możliwością wejścia do strefy wtedy. No a dziś w zasadzie wypełnialibyśmy, ale nie mamy już na to ochoty. Duża część polskiego społeczeństwa jest negatywnie nastawiona do euro. Jest to w dużej mierze skutek kryzysu w strefie euro z lat 2007-2009. Dzisiaj to poparcie oscyluje w granicach 30%, podczas gdy 80% popiera integrację jako taką. Także tutaj gdzieś tam się drogi rozjechały. A druga wątpliwość dotyczy kwestii obyczajowych i takich tożsamościowych. Tutaj też Polacy nie wszystko, co utożsamiają z Unią Europejską, akceptują. Ale wracając do roku 2003 i wyników referendum, ono było wygrane dla zwolenników integracji i dzięki temu Polska mogła wejść do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. I od tego momentu staliśmy się krajem członkowskim, ale pierwsze lata to było tak naprawdę udowadnianie
pozostałym państwom, że zrobiły dobrze, że ten proces rozszerzenia to była dobra decyzja, bo pamiętajmy też, że nie wszyscy sobie zdawali sprawę i myślę, że do dziś tak naprawdę proces rozszerzania się następuje, bo to nie była jedna data, to nie był jeden moment. To tak naprawdę jest proces, który cały czas trwa i te dwie Europy, a może tak naprawdę kilka Europ, cały czas się ze sobą próbują dogadać, uwspólnić, pomimo tego, że mamy wspólne prawo, wspólne standardy i powinniśmy mieć też wspólne wartości. Kraje wewnątrz Unii Europejskiej, dzisiaj jest 27, wiele różni, a jeden z nich, czyli Wielka Brytania, ten 28 kraj, wychodzi, proces trwa, ale sam fakt, że nastąpiło takie wyjście, daje dzisiaj do myślenia, co, jak dalej projekt europejski prowadzić, żeby on spełniał oczekiwania nie tylko państw, nie tylko polityków, ale również obywateli. Wtedy, w latach 2000, rzeczywiście też zaczęła się atmosfera na świecie zmieniać. Unia Europejska zaczęła czuć, że już może nie jest tak dobrze, jak było i że już nie jest tak bezpiecznie, jak było. Więc wracam do roku 2005, kiedy po pierwsze stanął proces tej głębszej integracji przez dwa referenda w Holandii i we Francji, ale potem mieliśmy kryzys ekonomiczny, potem mieliśmy interwencję Rosji w Gruzji w 2008 roku, gdzie już mieliśmy taki sygnał, że nasze najbliższe otoczenie, nie tylko dla Polski, która jest na wschodniej flance Unii Europejskiej, ale również dla całej Unii się zmienia, że coś się zmienia w Rosji. Rosja wtedy była traktowana jako partner. Ta Gruzja dała do myślenia, czy tak dalej będzie. Potem mieliśmy 2011 rok, arabską wiosnę i całe południe Europy stanęło w ogniu, rewolucje, zmiany. To spowodowało takie dojście do wniosku Europejczyków, że nie mamy już wokół nas takiego pierścienia przyjaciół, ring of friends, tylko zaczynamy mieć pierścień ognia, ring of fire. To słynne powiedzenie, że no, nasze najbliższe sąsiedztwo jest już niestabilne. I do tego doszła sprawa Krymu i interwencji rosyjskiej na Ukrainie. Do tej pory wojna na Ukrainie się toczy. Rok 2014 był taką cezurą, która spowodowała, że Rosja przestała być traktowana jako partner. Została wypchnięta z G8, mamy teraz G7 i mamy bardzo trudne relacje z Rosją. No a dla Polski jest to dodatkowe wyzwanie, bo to jest nasz najbliższy sąsiad. Więc bardzo mocno się ta Unia Europejska i jej otoczenie zmieniło. Natomiast w tym czasie w Polsce przez pierwsze lata, tak mniej więcej do roku 2011, myśmy niejako trochę byli obok tych wszystkich procesów, bo bardzo intensywnie chcieliśmy skorzystać z tego członkostwa. I pierwsze lata dla Polski były bardzo dynamiczne, również dlatego, że dostaliśmy gigantyczne środki, większe niż wcześniej, bo dla krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej, ta pomoc też wpłynęła. My mieliśmy najpierw w 90. latach środki farowskie z programów pomocowych, krajów trzecich. Potem od 99. roku zaczęliśmy dostawać środki przedakcesyjne z trzech programów, dość dużych. I wtedy ta skala środków się zwiększyła. Przy farze mówiliśmy o takim średnim finansowaniu na poziomie 100-150 milionów euro rocznie, które do nas płynęły. Środki przedakcesyjne zwiększyły to do około miliarda euro, a w momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, no to już mówiliśmy o środkach, które można było liczyć na kilka miliardów euro, 3,5 miliarda euro na czysto, bo wtedy też Polska zaczęła już płacić składkę jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej i my nie chcieliśmy tych środków zmarnować, chcieliśmy je wykorzystać w maksymalnym, szerokim sensie. Wiedzieliśmy, że dla Polski to jest w zasadzie taki plan Marshalla, czyli takie gigantyczne dofinansowanie, które wtedy zaraz po wojnie było zaoferowane przez Amerykanów, ale Polska nie mogła z tego skorzystać, bo trafiła do bloku wschodniego, więc te kilkudziesięcioletnie opóźnienia, między innymi w budowie infrastruktury, były odczuwane przez nas. Nie mieliśmy autostrad, nie mieliśmy w wielu przypadków nawet sensownej kanalizacji, mieliśmy obiektów ochrony środowiska, mnóstwo inwestycji z tych środków unijnych było robione, ale ponieważ skala ich wzrosła, to chcieliśmy w tych pierwszych latach członkostwa no wszystko możliwe wykorzystywać i tak się stało. Polska jest krajem, który ma znakomitą absorpcję środków unijnych praktycznie na poziomie 100%.
pomimo ich gigantycznej skali i wcale niełatwego wydatkowania, bo przecież to się tam wiążą się też procedury. I takim pewnym momentem, taką kropką na tym tego naszego bycia prymusem w Unii była prezydencja polska w drugiej połowie roku 2011, kiedy polska administracja i Polska kraj stanęła na czele Rady Unii Europejskiej, czyli ta rotacyjne przewodnictwo. Byliśmy trochę tacy sceptyczni, czytamy sobie radę, ale bardzo chcieliśmy być dobrze ocenieni. Tak się stało. Polska prezydencja została oceniona bardzo dobrze przez pozostałych członków. To był pierwszy raz dla nas, więc też przeszliśmy ten chrzest. Myślę, że też dużo zyskała polska administracja, bo wtedy w pełnym sensie tego słowa zintegrowaliśmy się z administracją krajów unijnych. To jest jednak coś więcej, proszę Państwa, Unia Europejska niż organizacja międzynarodowa. To nie jest państwo, ale mamy elementy konfederacyjne we współpracy administracji i właśnie bardzo to dobrze widać w procesach obiegu dokumentów, informacji, a też tworzenia prawa. Także polska administracja wtedy po prostu stała się w pełni dostosowana do tych wszystkich, do tej całej kultury unijnej procedowania. Natomiast od 2011 roku można powiedzieć, że ten klimat taki dla entuzjazmu w Europie się zmieniał na rzecz większego sceptycyzmu i refleksji. W Polsce zaowocowało to też takim myśleniem, no dobrze, to co tu dalej? Jesteśmy już w NATO, jesteśmy już w Unii, wtedy jeszcze w roku 2008 weszliśmy do strefy Schengen, czyli w zasadzie wszystko osiągnięte. To co teraz? Zaczęło się polskie myślenie o strategii, powstała strategia rozwoju kraju, powstało myślenie, w jaki sposób teraz członek Unii Europejskiej, taki jak Polska, czyli średnie duże państwo w Unii, powinno widzieć siebie, widzieć swoje relacje z partnerami unijnymi, widzieć też swoją przyszłość. Cały czas jesteśmy teraz w trakcie tej dyskusji, ale klimat wewnątrz kraju w Polsce zaczął się zmieniać od takiej pełnej zgody wszystkich sił politycznych co do tego, że Unia jest punktem odniesienia. W zasadzie można powiedzieć, że też była celem, wręcz samym w sobie, do członkostwa, a potem takim głównym partnerem i punktem odniesienia we wszystkim, co polskie rządy, podkreślam, różne rządy różnych politycznych partii robiły. Tak, wydaje mi się, że dzisiaj społeczeństwo, ale też i politycy są podzieleni w stosunku do Unii Europejskiej. Jest więcej sceptycyzmu i przede wszystkim Polska dzisiaj chyba jest podzielona na takie dwa obozy, już nie wnikając w szczegóły. Obóz, który można powiedzieć obóz polityczny, który widzi swoją przyszłość i sposób działania w silnym partnerstwie z krajami unijnymi, w tym z najbliższymi naszymi sąsiadami, czyli Niemcami, ale także Francją, Czechami, Słowacją, wszystkimi krajami członkowskimi Unii i obozem, który przede wszystkim stawia na pewną niezależność Polski jako takiej, jako kraju średnio-dużego i budowanie przez Polskę własnych wektorów wpływu, zwłaszcza w regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, bo tu mamy nie tylko V4, czyli Grupę Wyszehradzką, ale mamy również projekt Trójmorza i bardzo silne odniesienie, punkt patrzenia na Stany Zjednoczone. Dyskusja przed nami, jak to się dalej potoczy, ale myślę, że to, co istotne na końcu tego procesu, żeby go spuentować, czym jest dla Polaków proces integracji europejskiej do tej pory, czyli w latach 1989, może 2019, czyli zostawmy tutaj na razie cezurę na zeszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego i w nowym rozdaniu, które mamy teraz w instytucjach unijnych. Więc te 30 lat można chyba najlepiej spuentować takimi trzema słowami. To jest wejście, po pierwsze, w obieg gospodarczy, no bo to jest ten największy dorobek Unii Europejskiej, czyli Polska jest członkiem jednolitego rynku. Cztery swobody, ale również pełne uczestniczenie polskich firm w tym rynku i polskich pracowników. Okres przejściowy, który mieliśmy, się skończył po 7 latach i od roku 2011 wszyscy Polacy mogą podejmować pracę w wolnym kraju Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń.
Drugi punkt to jest niewątpliwie takie poczucie, że jesteśmy częścią tego organizmu. To poczucie wiąże się z tym, że mamy paszport europejski, że jesteśmy obywatelami Unii, że możemy się swobodnie przemieszczać i nie mamy żadnych barier wewnątrz strefy Schengen, że jesteśmy też zewnętrznie przez kraje trzecie traktowani jak Europejczycy, jak obywatele Unii Europejskiej. I mamy takie poczucie bycia częścią silnego bloku państw. No, Unia Europejska to jest bardzo ważny gracz nadal, zwłaszcza gospodarczy, ale coraz mocniej też można powiedzieć w polityce. Unia Europejska się liczy jako całość, nie tylko poprzez poszczególne kraje członkowskie. Warto wspomnieć, że Unia Europejska jest w G20 jako Unia. Oprócz tego, że w G20 jest również kilka państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że trzecią taką bardzo ważną płaszczyzną, i utożsamiamy to niewątpliwie z Unią Europejską, która dla nas jest symbolem też Zachodu, to są wartości. Czyli coś takiego, czego w PRL-u w Polsce nie było, a co Zachód uważa za swoją tożsamość, swoją bazę. To wszystko, co mamy zapisane w artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej, czyli demokrację, pluralizm polityczny, swobodę wypowiedzi, w ogóle wolność informacyjną, prawa człowieka, ochronę tych praw, praworządność, czyli to, że nie ma nikogo ponad prawem i że prawa się muszą wszyscy stosować, nie ma poczucia zagrożenia. Ja myślę, że teraz te wszystkie trzy obszary, to jest pytanie, jak w latach 20. w tym nowym rozdaniu będzie się kształtowała dynamika dyskusji w Europie. Myślę, że dzisiaj bardzo dużo jest właśnie dyskusji o wartościach. No a Polska i Węgry są tym krajem, który akurat jeśli chodzi o wartości właśnie, ma obecnie mocny zgrzyt z pozostałymi krajami Unii, a przede wszystkim z instytucjami, które te kraje reprezentują. I ostatnie zdanie, które chciałam powiedzieć, to jest, że Unia Europejska to jest projekt. To jest projekt, proces jednocześnie, który ciągle trwa. Jego koniec jest nieznany, ponieważ jest to taki organizm ciągle doskonalany, dobudowywany, rozbudowywany w zależności od czasów, w których istnieje. I to, co się ważnego zadziało w roku 2004 i potem w 2007 i 2013 związane z członkostwem nowych krajów, to jest, że my ten proces współtworzymy. Że to nie jest jak poprzednio, myśmy wchodzili do klubu, który tworzyli inni, ale że ten klub jest teraz współtworzony przez nas. I reguły gry, i to, co chcemy robić razem, i jak daleko, jak głęboko chcemy robić to razem, i to, gdzie ta organizacja będzie za następnych 10, 15, 20 lat. I myślę, że to jest niezwykle istotne, że po raz pierwszy od setek lat, naprawdę setek lat, Polska i Polacy mają wpływ na losy całej Europy. Mają wpływ na losy Francuzów, Luksemburczyków, Niemców, no i oczywiście na nasz własny głos. Więc wydaje mi się, że to jest taka największa dzisiaj wartość bycia wewnątrz Unii Europejskiej, dlatego powinniśmy być niezwykle aktywni i chcieć współtworzyć ten proces. To jest też w naszym dobrze rozumianym interesie. To nie jest projekt charytatywny, to jest projekt również oparty o twarde interesy wszystkich państw członkowskich. Wiemy, że wiele rzeczy jest lepiej robić razem, bo po prostu efekt tych prac jest skuteczniejszy. Razem możemy więcej. Myślę, że cała nadzieja w tym, że ten polski głos również w Unii Europejskiej pozwoli na zbudowanie tego projektu w takim kształcie, w takiej formule, który odpowiada również Polakom.